na imię Paulina Habko. W filmie Oszukane gram Magdę. A ja gram Natalię. Dla odmiany. Mnie zainteresował bardzo scenariusz. Okazało się, że moja bohaterka, właściwie przez moją bohaterkę jest opowiadany ten film, więc kusiła mnie główna rola. Na pewno. Poza wszystkim, no to jest scenariusz napisany dla bliźniaczek. I skoro my jesteśmy jedynymi zawodowymi aktorkami w Polsce, no to jakby czułyśmy, że ten scenariusz bardziej znalazł nas niż my jego. Tak mało jest takich fajnych, krwistych ról dla kobiet, które nie są wtedy tylko ozdobnikami, które mają jakiś temat do zagrania. I tutaj od razu było widać, że jest temat do zagrania, mocny, wręcz antyczny, no bo już cały Edyp był na tym zbudowany i tak dalej, i tak dalej. Historia, która po prostu chwyta za gardło, abstrahując od tego, jakbyśmy ją opowiedzieli. Opowiedzieliśmy ją najlepiej, jak umieliśmy oczywiście. I mówię za siebie też. Ale temat sam uważam bardzo mocny i życie napisało tę historię niestety boleśnie i precyzyjnie. Fantastyczna ekipa, która się zebrała i która fantastycznie wykonała swoje zadania, począwszy od dyżurnych planów, poprzez aktorów, aż do reżysera i realizatorów, wszystkich twórców muzyki, obrazu i wszystkiego, co się w filmie wydarzyło. Tak mi się wydaje, że to jest ta wartość. A po trzecie, to jest emocja, która płynie z ekranu i która jest nieskrywana i widać po reakcjach moich kolegów, których tutaj spotkałem już po projekcji, którzy uważają, że naprawdę film się fantastycznie ogląda i świetnie przeżywa.